Witajcie, kochane dzieciaki, w naszym projekcie Moja Biblia. Mam nadzieję, że Wasza Biblia nie jest schowana głęboko w szufladzie i pokryta jakimś kurzem albo na jakiejś półce, tylko że ją wyjęliście i teraz już troszeczkę z nami zaczynacie czytać. Dzisiaj wybrałam dla Was fragment, który mówi o tym, jak Pan Bóg stworzył świat. Zrobił to w sposób doskonały i mamy to opisane w pierwszej księdze Biblii. Zobaczcie, ona jest taka gruba. A pierwsza księga Biblii nazywa się Księgą Rodzaju. Powtórzcie ze mną, Księga Rodzaju. Wybrałam z całego stworzenia coś dla mnie najpyszniejszego, owocki. Posłuchajcie. Rzekł Bóg, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe, rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. Ja bym dodała, że są pyszne. Bardzo lubię owocki i dlatego mam dla Was takie dwa zadania dzisiaj do napisania w komentarzu. Po pierwsze, jakie są ulubione owoce Twoje? Ja też napiszę w komentarzu, jakie są moje ulubione owoce. I po drugie, jak nazywa się pierwsza księga Biblii? O tym dzisiaj sobie mówimy i to zapamiętajmy. I teraz pomodlimy się o to, aby wszystkie dzieci na całym świecie szanowały stworzenia, które Bóg stworzył wokół nas. Wszystkie roślinki, żebyśmy ich nigdy nie niszczyli, abyśmy je podziwiali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mocno Was ściskamy. Pamiętajcie, że w komentarzu dodajemy hashtag Moja Biblia i dopiero naszą odpowiedź. I pamiętajcie, że w każdy poniedziałek spotykacie się ze mną, w każdą środę z ciocią Becią i w każdy piątek z ciocią Malwą w projekcie Moja Biblia. Pa, pa!